Okej, poszedłem tutaj specjalnie, żeby odzyskać trochę, można powiedzieć, siły. Tak dalej. A za czym co tam karmę chcę? Ma tylko chwilę. Wszystko zależy od ciebie. Porozmawiaj. Dobrze, możemy zacząć. Może mnie jako... O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Jest słodka. Nie jestem poetą. Jednak masz gadane. Aż mnie od tej rozmowy zaczyna nachodzić ochota na owoce. Masz może jakąś robotę? Właśnie. Może. Jacyś ludzie naprzykrzają się... Zobaczę, co... Słyszałam o trzech miejscach, ponoć kręcą... Zaznacz mi te miejsca. Dobra. Ale tak, idziemy jeszcze... Zamka mnie interesuje, tu mamy Carmen. Prawdopodobnie do baraniny spotkamy się znowu. Zadania główne... Na razie do głównego jeszcze podeszłem. Podszedłem tam do tego. Cybuta nie no. Kurwa, nie mam zielarza, który mi pomógłby. Co Gronik tańcuje? Biedny chłopiec, biedna dziewczynka. O! Antykwariusz. Póki zaraza szaleje, puty kwarantanna będzie. Tak gadali na rynku. Tak. Aha, taki bestim, przerazach to mamy, zwierząt o psach i wilkach. Na zbudowanie golema? Nie. Do kościeju. Ooo. Okej. Okay. Tutaj mamy. Potrzebowałbym jeszcze jednej księgi. Co to? Czekajcie, tom pierwszy. Masz za mało renu? No, 250. Czekajcie, ja przeczytam te wszystko teraz. A, dobra, a tu jest pierwszy. No jakiś tutaj mamy. Tak samo. Tutaj jest to zamieci. To chyba wszystko, moimi państwo, tak? No bo przecież no tak, poczekaj. Poczekajcie, chyba nie przeczytałem tej księgi. Przeczytane. O co chodzi? Dobra. To sprzedamy. Sprzedamy. Możemy się tu naczytać sporo, coś widzę. To mnie najbardziej interesuje. Dobra. Króliczku, bazyliszku. Zdaliśmy. Jedną sztukę. Tak, dobrze kupiliśmy. Dobra. Wczesnych. Teraz zobaczymy, sprzedamy tą książkę, zaraz przeczytamy, no bo to po cholerę nam to. Nie, wszystko już mamy na ten temat. Nie to. Już wszystko mamy na ten temat. Magiennych. Psami wilka to mamy. 300. Dobra. To naprawdę... Musiał czytam ładnie. Tak, tylko że też odwalam numery. Okej. Okay. O, coś mi mrugnęło. Dobrze, a zadaniu. Dobra, trzeba dobrze teraz idę. Okej. Okay. Może te dziewczyny bezpieczeństwo uwolnimy. Na razie pójdziemy na
Mam ochotę iść u wampira, jak go siedzi. Mam ochotę iść. Wiem, na czym można ładnie zarobić. Tak, przejdziemy może do Vincenta Mace'a. Niech on mi da pozwolenie. O co? Pewnie. Macie... Może i ma... Chciałbym... Niczego się nie dowiesz. A... Zajmuj... Ta. Płacę każde... Za jaki? Aktualnie mam pieniądze... No bagna to tam jeszcze nie idę. Siemkę. Ten nam nic tak by nie powiedział, czy byście tego chcieli, czy nie. Weź kundelku, też cię lubię. Ogrodnik. Tam musiałem zapłacić. Po co mi ten? No tutaj, teraz gdzie mam iść? Dobra. Podkara mnie interesuje. Idziemy. Mam nadzieję, że teraz to zadanie to mi się uda wykonać, bo no bo kuźwa. Naprawdę, to dzisiejszy odcinek jest naprawdę nudny jak flakiem z olejem. Nie wiem. Grabasz, chodź tutaj. Grabasz. O, klient. Jaka ma być? Sosnowa, dębowa? Może jakiś cieszący oko kurchanik albo cała krypta? No niech spojrzę. Z pięć łokci trzeba liczyć na szerokość. Ale o co chodzi? Nie chcę Nie widzisz, że mam robotę? Ja w sprawie... Słuchaj... Jak rozumiem, potrzebuję... Przede wszystkim chodzi mi o to, żebyś wytępił... Dlaczego co? Bo trupy grzecznie leżeć nie chcą. Żartowałem tylko. Nie ma co że się... co, to miałbyś śmieszne... Ha, ha, ha! Uśmiałem się, człowieku. Nie ma takiej opcji, żeby było aż tak zabawnie, no. Stary! Co ty odwalasz ode mnie? Jak mi zapłaci? No proszę, bohater. Ty myślisz... Sprawdzić. O co chodzi? Bywa. Idziemy do... Poczekaj, poczekajcie. Dobra. Gdzie te psy są w ogóle? O, może tam pójdziemy. Co? Dobra. Czekajcie, no to co ja muszę tu pójść? Psie sadło. Misa. Świadka nie będę przyciskał, no bo posunę grę. A ona mi wtedy zda nieźle popalić. Dobra, najpierw pójdziemy do kapitana straży, czyli do Vincenta Mace'a. Teraz tak, gdzie jest kapitan straży? Ja jestem tutaj. Cmentarz. Leszek. To są ten. Muszę iść po tym kluczu, bo inaczej tego nie da się. Inaczej nie dam rady, no mi ten. Czekaj. O tu do niego? Nie, nie ma. Dobra. Załatwimy siemkę od razu, żeby dzisiaj nie było, to przez to pociśniemy troszeczkę. Dobra. Wejdziemy do lożku. Ajeju. No, chodź tutaj. Siemko. Mocny? Nie twoja Nie moja. Na psik.
Dlaczego magister? Ten z salamandry ma możnych protektorów. No. Nie wolno zadzierać z potężniejszymi od siebie, wiedźminie. Mam brać przykład ze straży miejskiej i wypuszczać bandytów na wolność, gdy tylko usłyszę brzęk trzosu? Nie pozwalaj sobie. Nadal jesteś pod obserwacją. Wszystko odbyło się legalnie, bo ktoś... Wiesz, kto jest... Nie. Przelew przyszedł z krasnoludzkiego banku Vivaldich. O Jezu, tam już teraz iść? I daj mi spokój, mogę się wpakować w kłopoty przez taką gadkę. Mam kilka pytań. Pytaj. Wiesz coś o tym... Nawet jeśli... To czemu miałbym ci mówić? Może dasz... Może... Ja nie mam fistechu, kolego. No to jest problem, bo nie mam fistechu. Ja pierdzielę. Myślałem, że będzie mi niepotrzebny. Dobra. Idziemy do banku Vivaldich. No może dowiem się strażnika miejskiego, gdzie jest kapitan. A, to ty! Przechodź je teraz, mój drogi! Krupar to jest taki znajomy. Może, możecie być... kapłan. Czekajcie, tam były sto Vivaldi. Tak? Poszedłem? Tędy. Przechodzimy. Nie zawracaj mi głowy. Wystarczy, że mi nogi wrzeci. Spokojnie, naprawdę, to jest tyle łażenia w tej grze, naprawdę. Co tam u Vivaldiego będzie? Czego? Witaj, krasnoludzie. Od razu, krasnoludzie! Jak mam się do ciebie zwracać? Jesteś taki jak wszyscy, jak to całe cholerne miasto! Wyjdź! No to po czemu tu siedzisz? Wyjedź! Pa! Nic dla nas! Brodę cię ogolaj będzie. Kim w te... Jestem Wiedźminem. A, to przepraszam. Sądziłem, że jednym z tych wyzimskich sukinsynów. Nazywam się Golan Vivaldi. Mój... Jestem Geralt. Co cię sp... Prowadzę śledztwo. I ponieważ jestem krasnoludem... Podejrzanych jest kilku, nie... O co ci chodzi? Chcę, żebyś wiedział. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał bardziej konk... Vivaldi. O co ci chodzi? Przelew za magistra wyszedł z twojego banku. Prawda. Nie wiesz nawet, Wiedźminie, jak mnie uraziłeś tym pomówieniem. Ale... Na ten bank pracowały pokolenia Vivaldich. Nie sugeruj nawet, że te pieniądze służą przestępcom. Wyjdź! To kto? Wierzę ci. Na razie. Ponieważ opieramy się tylko na podejrzeniach, że jesteś czysty. Na razie, no. Cieszę się, że odrzuciłeś te śmieszne uprzedzenia rasowe i spojrzałeś prawdzie w oczy. Zobaczymy. Jak się dowiesz, powiedz, kto za tym stoi. Jestem ciekawy, co to za szuja. No to Vivaldiego możemy na razie wykluczyć. Moim zdaniem na razie możemy zakończyć ten odcinek. Był tak cholernie nudny, że nawet ja się wynudziłem, mówię wam, przepraszam. Ja się dowiem, jak na ten cmentarz wejść, bo przecież no kurna, gdzie jest ten kapitan, no przecież tam trzeba wejść. Więc do zobaczenia już niebawem. W następnym odcinku. Na razie, że dokończyłeś do końca oglądać, albo wiem, że mogłeś tam cię urazić, że tam nun i tak dalej. Walnij suba i lajka. Jak coś, to porozmawiamy później. Na razie, cześć.